Ja teraz po kolei zaproszę ich na tą scenę, a od was poproszę mocne, energetyczne brawa dla Jolanty Grzewczak, Ewy Jasielska, Beata Morsztyn i Aneta Szemryk. Jak pięknie wyglądamy na scenie, nie? Fantastyczna piątka. Słuchajcie, ta sesja będzie przebiegała w ten sposób, że ja będę zadawał po jednemu pytaniu każdy z pań i oni będą odpowiadali na te pytania. I właśnie w tych odpowiedzi jest bardzo dużo wartości, ponieważ to są cztery różnorodne historie. Każda z pań ma swoją historię, więc proszę uważnie słuchać. Ja będę zadawał to pytanie. Po jednemu pytaniu to będzie jednakowe pytanie i panie będą mieli tak mniej więcej po minucie. Się umawiamy, żeby byliśmy w czasie, odpowiedzi na to pytanie. I pierwsze pytanie zadaję tutaj Anecie. Z jakiego powodu chciałaś się dołączyć do Dual Life? Co ci zaciekawiło w tym projekcie? Ja powiem szczerze, że ja nawet nie wiedziałam, że ja chcę się dołączyć do projektu Dual Life. Przedstawiono mi tak fajnie produkty na jednym z klubów zdrowia, że ja wiedziałam, że ja muszę je mieć dla mojej mamy, która miała przepotężne problemy z kręgosłupem jako księgowa 40 lat za biurkiem bez ruchu. I jak tylko wypróbowałam je na mamie, dowiedziałam się, że te produkty fantastycznie utrzymują w dobrej kondycji zdrowie dzieci. Więc automatycznie zaczęłam stosować produkty u dzieci. Zresztą ja zawsze byłam postrzegana jako osoba, taka matka, z którą nie każda inna chciała rozmawiać, bo nie pozwalała jeść słodyczy, pić soczków, kubuś i inne takie rzeczy. Więc do mnie to wszystko przemawiało, czyli ze względu na produkty. Super, dzięki wielkie. Ewa, to samo pytanie do ciebie. Co ci najbardziej zainteresowało w Dual Life? W Dual Life, słuchajcie, moja historia wygląda tak, że ja zajmowałam się marketingiem i szukałam firmy, która jest niezwyczajną firmą, która wyróżnia się na całym rynku, ogromnego rynku marketingowego. I zafascynowało mnie tutaj kilka rzeczy. Przede wszystkim zafascynował mnie produkt, i kontekst tego produktu, kontekst społeczny, kontekst zdrowotny, kontekst rozwojowy. Zachwyciło mnie to, że nasza firma jest jedyną firmą, która ma tak fenomenalną radę naukową lekarzy, że produkty są stworzone przez polskiego naukowca, doktora Kardasza, że są produkowane w Polsce, a więc miałam pewność, że na pewno jesteśmy w stanie kontrolować cały cykl produkcji tych produktów. Zachwycała mnie społeczność, którą zauważyłam bardzo szybko. Jak po raz pierwszy znalazłam się na konferencji zdrowia z doktorem Kardaszem, zachwyciła mnie właśnie społeczność i zachwyciła mnie możliwość przystąpienia do klubu. W żadnym marketingu czegoś takiego nie ma, słuchajcie. I zachwyciło mnie również to, co wyróżnia firmę w temacie finansów, czyli bardzo innowacyjny system finansowy. Jak wiecie, nasza firma rzeczywiście ma bardzo innowacyjny program finansowy, dlatego też możecie nas znaleźć na najlepszej półce innowacyjnych gospodarek w Empikach. To była pierwsza rzecz, jaką sprawdziłam. Poszłam, zobaczyłam, pomyślałam sobie, wow, cóż za piękne wydanie. I oczywiście cały aspekt społeczny, to znaczy to, że firma właściwie mówi nam tylko jedną rzecz. Dbaj o swoje zdrowie i o zdrowie swoich bliskich. I właściwie to były najważniejsze powody. Dziękuję. Super, dzięki wielkie. Beata, co ciebie tutaj przyciągnęło do Dual Life? No mnie do Dual Life przyciągnął tak naprawdę produkt, ponieważ szukałam rozwiązania na swój problem zdrowotny. I miałam tą przyjemność, że pierwsza konferencja zdrowia, na którą ktoś mnie zaprosił, to była konferencja z doktorem Kardaszem. I o ile wcześniej moje przekonanie do słowa suplementy, to mi się bardziej kojarzyło z kolorowymi tabletkami z apteki, więc niekoniecznie z czymś dobrym, to jak wysłuchałam wykładu doktora Kardasza, który z taką pasją o tym wszystkim mówił, to w zasadzie doktor Kardasz przekonał mnie do Dual Life. Przez kilka miesięcy, co prawda, byłam tylko klubowiczem, konsumentem, ale no jak się wchodzi w takie środowisko, jak poznałam ludzi, przyjechałam na taki pierwszy BDS, wtedy mój pierwszy BDS i w zasadzie po tym BDS-ie podjęłam decyzję, że trzeba się temu projektowi przyjrzeć bardziej. I tak zostało. Super, super. Jolanto, co było twoim powodem?
powiem wam tak. Ja zauważyłam, że ja się sypię. Od 10 lat choruję na Hashimoto. Tyłam w piorunującym tempie, ale sobie wytłumaczyłam, że to Czarnobyl. Uciekałam przed cukrzycą. No to też wytłumaczenie, bo mama choruje. A z moją takim największym problemem od 3 lat były ostrogi piętowe. Powiem wam, 3 lata wyjęte z mojego życia. Nie mogłam się praktycznie ubrać, tylko taka babochłop. I spotkałam się z Duo Life w sanatorium. Przyjechałam z sanatorium i przyjechały za mną produkty, które od razu kupiłam dla całej rodziny. Chociaż koleżanka z pokoju mnie odradzała suplementy, bo mówi, słuchaj, bo są różne. Ale jak ja poczytałam skład, mówię, nie, ja to będę brała, spróbuję, bo lekarze kazali mi już się operować. Gdy zaczęłam używać produktów, mówię, Boże, coś się dzieje, bo lepiej śpię. To prowadzę działalność, także ktokolwiek przychodził, to ja mówię, kurczę, to jest dobra rzecz. Zakochałam się w doktorze Kardaszu, bo mój mąż oglądał telewizję, a ja słuchawki na uszy i o produktach, i o produktach. I po prostu mówię tak, to coś jest niesamowitego. I to była moja decyzja taka, że kocham te produkty. Super, dzięki wielkie. Słuchajcie, znam również, i tutaj pamiętam, że bardzo dużo osób było nowych i poza tym, że to wydarzenie wam na pewno się podoba, możecie mieć pewne obawy, obiekcje, ale liderzy również mieli te obiekcje przed dołączeniem i teraz ja może właśnie znowu od Jolanty zacznę. Jakie miałeś obiekcje przed dołączeniem? Ja przyjechałam po 4 miesiącach na BDS, na pierwszy BDS. I gdy mówił Norbert Janeczek o wartościach soft marketingu, mówię, kurczę, dobre. Gdy mówił doktor Kardasz, ja mówię, kurde, kocham tego faceta. A gdy zaczęli wychodzić młodzi ludzie na scenę, to wiecie co, moim największym marzeniem było, żeby moje dzieci robiły to. I wiecie co, oni są wszyscy w biznesie, a mam ich 4. Ale miałam obiekcje, słuchajcie, miałam obiekcje, bo ja zaangażowana byłam 20 kilka lat temu w pierwszy marketing, który dotarł do Polski i wierzyłam w to bardzo mocno, tak jak wiele ludzi i wiele ludzi pociągnęłam za sobą, ale nie było tych efektów, jakie mam tu. I ja musiałam po prostu udowodnić partnerom swoim, że to, co ja mówię, to jest naprawdę porządna rzecz. I moi dyrektorzy, moja kierownik, teraz menadżer, Ela, oni mieli gorącą linię, oni mieli ciężki czas, bo każdy Zoom, to ja miałam pytanie. Wszystko było, czasami Dietmar się śmiał, Jola, a ty co dzisiaj zapytasz? Ale ja, wiecie co, jeżeli komuś obiecuję coś, to jestem odpowiedzialna i moje słowo musi więcej znaczy, tak? I ludzie po prostu muszą, to na zaufaniu wszystko polega. I muszę być autentyczna i transparentna i dlatego muszę po prostu ludziom udowodnić, że to jest najważniejsza rzecz, którą robimy i to jest misja, którą ja na dzisiaj to mam misję taką. Super, coś pięknego. Dzięki wielkie. Beato, jak to było dla ciebie? Znaczy, jak już podjęłam decyzję, że chcę się temu projektowi przyjrzeć i chcę się zaangażować, to miałam taką jedną małą obiekcję, ale ona była mała, czy ja sobie tutaj poradzę, ponieważ ja nigdy wcześniej nie działałam w marketingu rekomendacyjnym. Ale na szczęście trafiłam do grupy Zbyszka Bułatego. On jest z Rzeszowa, ja z Krakowa i on mnie wszystkiego uczył przez telefon. Do godzin trochę przegadaliśmy. On się śmieje do tej pory, co na to mój mąż, jak do 12 w nocy gadaliśmy przez telefon. Także Zbyszku, ja ci bardzo dziękuję, bo to jest, w tym jest twoja duża zasługa, że ja jestem tutaj, gdzie jestem. Super, super. Aneto. Tak, dobra. Dobra, to w takim razie Ewo. Mówimy o obiekcjach? Tak, obawy, obiekcje. Ja nie miałam żadnych obiekcji. Ja raczej miałam w sobie ogromną ciekawość,
chciałam poznać ludzi, którzy stworzyli te firmy. I pamiętam, jak przyjechałam na swój pierwszy BDS i zobaczyłam naszych prezesów i posłuchałam, o czym mówią, jak mówią. Wiedziałam, że podjęłam bardzo, bardzo dobrą decyzję. Rozpoczęłam współpracę z moją fantastyczną linią rekomendacji i wiem, jestem bardzo spokojna właściwie o wszystko. Ponieważ ta firma przykłada ogromną wagę do rozwoju osobistego, a rozwój osobisty dla mnie zawsze był szalenie istotny, ponieważ wiem bardzo dokładnie, że w życiu wszystko się zmienia tylko wtedy, kiedy my się zmieniamy. Więc moi kochani, chciałam was zapewnić, wszystkich zapewnić, że jesteśmy w bardzo, bardzo dobrych rękach i jeżeli tylko zdołamy zrozumieć, że wszystko w naszym życiu zależy tak naprawdę od nas, ale również od środowiska, w którym bywamy, to naprawdę możemy osiągnąć wielkie rzeczy. I marzę o tym, żeby mój zespół zdobywał i zbudował ogromne biznesy, żeby byli wszyscy ludzie w moim biznesie szczęśliwi i żeby wszyscy jeździli fantastycznymi samochodami. A propos, właśnie się dowiedziałam, że Mercedes jest mój. Yes! Ekstra, ekstra, coś pięknego. Ale to jakie miałeś ty obawy? No, ja się przyznam, że ja początkowo nie miałam żadnych obiekcji, bo tak jak wspomniałam wcześniej, ja myślałam tylko o produkcie, bo takiego produktu szukałam i marzyłam o nim bardzo długo i szukałam takiego na rynku, więc jak dopadłam komputer i nawet nie wiedziałam, że są jakieś pakiety biznesowe, konsumpcyjne, nic, po prostu powiedzieli mi na ślepo, kup te 10, najlepiej na tym wyjdziesz, tak też zrobiłam. Jak zaczęło się u nas tak fajnie dziać, że i mój mąż mógł wrócić do zawodu nurka, bo naprawił sobie kolana, moja mama ten kręgosłup plus moje dzieci, zaczęłam wyciągać z początków anginy, zapalenia oskrzeli, więc samo dobro, stwierdziłam, że o tym musi wiedzieć cały świat, a przynajmniej wszystkie mamy z przedszkoli i szkół. Zaczęłam organizować z koleżanką kluby zdrowia u siebie w mieście, jakieś spotkania w domu i że jestem osobą zaufania publicznego, za chwilę powiem kim, że tak brzmi dziwnie może, nie miałam problemów z tym, żeby kogoś przekonać, żeby ludzie mi zaufali, więc bardzo szybko jakoś ta struktura się zaczęła rozrastać i wtedy zaczęły się moje obawy tak naprawdę, bo pomyślałam sobie, kurczę, a jeżeli to na te dzieci nie zadziała tak jak na moje i one wylądują w szpitalu przeze mnie, a jeżeli kogoś po prostu, ktoś będzie miał brud w jelitach, że tak brzydko powiem, i też nie zadziała na niego, będzie miał do mnie pretensje, że ja go naraziłam na jakieś koszty, więc tylko wtedy, w pewnym momencie rzeczywiście takie obawy się pojawiły. Ale gdy ta siatka tych sklepów zaczęła się rozrastać, tych konsumentów, klubowiczów i napływały do mnie informacje od moich ludzi, od moich znajomych, że jest lepiej niż dobrze, no to poczułam spokój i cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem. Ekstra, ekstra. Super. Słuchajcie, większość z was już powiedzieli, co pomogło wam przejść dalej, ale tak, żeby też tutaj nasza publiczność mogła wziąć coś dla siebie, czyli jakie rzeczy, jedna lub parę rzeczy, które wam pomogli pójść dalej. Więc Aneta, co pomogło ci przejść te obiekcje i dlaczego właśnie się dołączyłaś? U mnie na 100% dr Kardasz na pierwszym miejscu. Z tego względu, że medycynę naturalną podglądam od 15 lat, teściowa mnie zaraziła takim stylem życia i książki Moritza Schreibera i Michała Tombaka, od którego się zaczęły, nie były mi obce, ale jedna rzecz mnie zastanawiała, skoro tam jest tyle fantastycznych kuracji w tych książkach, od sody po oczyszczanie octem jabłkowym i cytryną, to skąd ja mogę być pewna, że to będzie działać? Czy ja nie zrobię swojemu organizmowi krzywdy? Ja chciałabym zobaczyć człowieka, takiego Michała Tombaka, jak on wygląda, jaką ma skórę, jak się porusza, jak on mówi, czy jest osobą etyczną, czy nie. Nie miałam możliwości spotkać tamtych autorów książek moich ulubionych. No i pojawiła się konferencja z doktorem Kardaszem, w którym się zakochałam bezgranicznie i to powtarzam i mój mąż nie jest zazdrosny. To, w jaki sposób on pokazuje, jak po prostu on się spaja z produktem, z tą całą filozofią, mnie przekonało w 100%. Mężczyzna wygląda fantastycznie, jest sprawny fizycznie, przystojny, zdrowy, odżywia się tak, jak gra mi to w sercu. Więc za każdym razem, jak miałam jakąś wątpliwość, albo jechałam, albo włączałam sobie konferencję doktora Kardasza i te króciutkie filmiki polecam. No BDS-y, LDS-y, wszystkie Zoomy i kluby zdrowia to jest coś, co gdy jest leciutki spadek kondycji, po prostu podrzuca nas do góry i nie ma obiekcji. Super, dzięki. Ewo? Co mnie pozwoliło pójść do przodu? Jest
parę spraw, ale dla mnie najważniejsza jest możliwość rozwijania moich partnerów i w każdym momencie, bo chciałam wam powiedzieć, że nie będzie tak do końca łatwo. Ja dzisiaj chciałabym być już troszeczkę dalej, ale mam pełną świadomość tego, że my wszyscy jesteśmy w pewnym procesie i chciałam was uspokoić, moi kochani. Proces ma to do siebie, że trwa. Jeżeli chcecie wprowadzić zmiany w swoim życiu, w swoim zdrowiu, to wszystko wymaga procesu. I moje ukochane powiedzenie nigdy, 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 przenigdy się nie poddawaj dotyczy tego, że jeżeli mam słabsze dni i słabsze momenty, bo jestem takim samym człowiekiem jak każdy z was i każdy z nas. Jesteśmy wszyscy tacy sami, mamy podobne słabości, mamy podobne marzenia, wszyscy jesteśmy tacy sami. Tylko część z nas osiągnie swoje rezultaty i zdobędzie szczyty, a część nie. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś być może się poddacie, a ja i wiele osób z tej sali nigdy. Więc to, co mnie zawsze trzyma przy życiu, w chwilach, kiedy jest różnie, zawsze sobie mówię, ja nigdy się nie poddaję. Nigdy, nigdy, nigdy. Piękna lekcja. Dzięki wielkie. Beato, to co tobie pomogło? Znaczy najpierw było to na pewno przekonanie do produktu, który wypróbowałam na sobie, na swojej rodzinie. Jak byłam już w 100% pewna, że to naprawdę działa, ale ja też jak zobaczyłam efekty, zaczęłam o tym mówić moim znajomym. I tak naprawdę w ten sposób zbudowała mi się pierwsza grupa klubowiczów. Takich klubowiczów konsumentów na początek. Więc to był ten pierwszy etap. Druga rzecz to bardzo wspierające środowisko, bo tutaj można liczyć na pomoc nawet osób z innej struktury. Nie ma z tym problemu, pomagamy sobie wzajemnie. Tak. Trzecia to myślę, że rozwój osobisty, który zawsze był gdzieś w kwestii moich zainteresowań, czytałam dużo książek rozwojowych, słuchałam różnych szkoleń, natomiast to, co tutaj robi Joasia i Beatka, to naprawdę wielki szacunek i dziękuję. Na LDS-ach jestem wszystkich, zaczęłam od trzeciego, wcześniej mnie w duo nie było i myślę, że raczej będę nadal na wszystkich, więc jeżeli ktoś jeszcze nie był, słuchajcie, koniecznie przyjedźcie w marcu, zobaczcie, co tutaj się dzieje i jaką to wartość wniesie do waszego życia. Tutaj przyjeżdżają ludzie i w niedzielę mówią, że jedno zdanie zmieniło ich myślenie o życiu. Rzeczywiście. Zapraszamy. Jolanto, jak to było u ciebie? Co ci pomogło? Mnie pomogło to, że ja po tych wszystkich moich pytaniach do moich dyrektorów zawsze otrzymywałam konkretną odpowiedź. Nigdy nie byłam zbywana. I ja korzystałam z każdego jednego szkolenia. Cokolwiek było, nawet jeżeli by była sytuacja, żebym miała jechać sama, ja byłam tak zdeterminowana, że wsiądę w pociąg i pojadę. Nie ma problemu. I to, co jest najważniejsze, ja pamiętam na pierwszym BDS-ie, gdy Piotr Gotowicki do mnie powiedział, masz tutaj mój numer, jeżeli kiedykolwiek zadzwonisz, a nie będziesz mogła ze mną porozmawiać, pamiętaj, ja zawsze oddzwonię. I wiecie co? Tak jest zawsze. Ja zawsze mogę na niego liczyć, chociaż w tej jego strukturze to jestem może tam tysięczną osobą. Super. Wsparcie. To jest wsparcie, ale jeszcze jedna rzecz. Ja zrobiłam złotego lidera praktycznie będąc na BDS-ie pierwszym. I ja zarobiłam pieniądze i ja wiedziałam, że ta firma robi mądrą rzecz, bo docenia osoby te na dole. I ja dzieląc się tą koncepcją robię wszystko, żeby moi partnerzy też zarabiali pieniądze i jest ich coraz więcej. I wiecie, jakim jest moim największym marzeniem, że ja chcę autobusy przywozić tutaj. I ja wiem, że ono się spełni. Na pewno, na pewno. Jolanta, i znowu do ciebie pytanie. Jakie już widzisz pozytywne zmiany w swoim życiu, biznesie, relacjach? Co ci dało Duo Life? Co mi dało to? Ja będąc tutaj na tych wszystkich LDS-ach, BDS-ach, słuchając Beaty Kapcewicz, Joanny, ja zrozumiałam jedną rzecz, że trzeba czasami wejść w skórę tej innej osoby, założyć buty, troszeczkę więcej pokory. Zrozumiałam, że
to jest zaufanie, partnerstwo. Mogę inspirować, mogę, nic nie mogę nakazać, a prowadząc tradycyjny biznes, troszeczkę inne są przyzwyczajenia, ale słowa ale też nie mogę używać. Super, super, dzięki. Co więcej jeszcze mogę powiedzieć, co się zmieniło. Poprawiły się relacje w domu. Mój małżonek mnie wspiera i jest taki fajny podział, że ja robię Duo Life na 100%. Żyję Duo Life, myślę o nim ciągle. Każdy wolny czas, jeżeli nie spotkanie, to książka, to spotkanie z zespołem, to telefon. Mój małżonek zajmuje się, wspiera mnie przede wszystkim. Cała rodzina używa produktów i to jest najważniejsze. I przede wszystkim dużo pracy wkładam w rozwój osobisty. I tutaj, na którymś LDS-ie Beatka tak powiedziała, zanurkuj, jak tłumaczyła o tych nurkach i ja mówię, wiem, jakim ja nurkiem muszę być. I gdy był free dance, który prowadziła Joasia, to była moja godzina najważniejsza w moim życiu, która zmieniła praktycznie podejście moje do wielu spraw. Super, cudownie, piękna lekcja, dzięki wielkie. Beato, co tobie dało Duo Life? No przede wszystkim my ten biznes robimy rodzinnie, bo na eventach zawsze jesteśmy, na LDS-ach jesteśmy całą rodziną, na BDS-ach zawsze wspiera mnie mąż, który też, mimo że jeszcze pracuje w korporacji, działa też w duo. Więc nie ma problemu, że ja na 3 dni jadę i jest pretensja z drugiej strony, gdzie ty jedziesz, albo odwrotnie. I wiele osób ten biznes już robi rodzinnie, co jest tutaj naprawdę, naprawdę taką dużą wartością, że można to robić razem. Na pewno też zmieniło mi się środowisko. Poznałam dużo nowych, wspaniałych osób. Część osób gdzieś zniknęła, gdzieś została. Mówię o tych takich narzekaczach, o których tutaj dzisiaj dużo było ze sceny. Też na pewno ja się sama rozwijam i korzystając z tych szkoleń, które tutaj daje nam Duo i szukając innych, dodatkowych. Więc no tak naprawdę Duo zmienia życie, bo moje zmieniło. Cudownie, cudownie. Ewo. Brawo, tak. Co poprawiło w moim życiu? No przede wszystkim zdrowie oczywiście, ponieważ kwintesencją naszego projektu jest poprawa naszego zdrowia. Więc całkiem dobrze się trzymam i chwalę sobie bardzo te produkty i właściwie nie wyobrażam sobie bez nich życia. Ani ja, ani mój mąż, ani cała moja rodzina. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście możliwość podnoszenia zawsze kompetencji miękkich, czyli umiejętności komunikowania się i budowania relacji. To jest coś, do czego ja przywiązuję ogromną, ogromną wagę. Budowanie biznesu na zaufaniu. Jeżeli nie mamy do siebie zaufania, nie zbudujemy w ogóle żadnej wartości. A wartości przecież w tym projekcie są najważniejsze. Więc przykładam ogromną wagę do rozwijania tych właśnie kompetencji. Jestem szczęśliwa, że mamy tak znakomitą firmę szkoleniową i takich fantastycznych liderów w osobach Joasi Gdaniec i Beaty Kapcewicz. To jest fenomenalna rzecz. Właściwie każdy z naszych liderów, który tutaj wychodzi na środek, daje nam naprawdę niezłą lekcję. Niezłą lekcję, kim powinniśmy się w tym biznesie stawać. Bo przecież istotą tego biznesu nie jest mieć, tylko być. I to jest absolutnie to, co mnie tutaj interesuje najbardziej. Super. Dzięki wielkie. Aneto, co tobie dało Duo Life? Na pewno zdrowie, to po pierwsze. Po drugie wolność. Dzięki Duo ja nie muszę wracać do pracy, która zabierała mi czas. Czas, co mam na myśli, czas, który w tym czasie, ja mogę ten czas poświęcić dla swoich dzieci, mogę być dobrą mamą, żoną, mogę opiekować się nimi, mogę tworzyć ciepły dom, ekologiczny dom, zdrowy dom, przygotowywać zdrowe posiłki, na czym bardzo mi zależy, bo naprawdę jestem na tym punkcie zafrikowana. Nigdy w życiu nie miałabym na coś takiego czasu mieszkać poza miastem, w małym domku, prawie że na polu, i pędzić do korporacji i wracać. Nie byłabym na pewno tak energiczną osobą, jaką teraz mogę być. Na pewno też pamiętam, jak pracowałam jeszcze zawodowo, to nigdy nie zapomnę takiego obrazka, gdzie chodziłam z córeczką na plac zabaw i mówiłam do niej: córeczko, baw się szybciej, bo mamusia musi jeszcze dużo do swojej pracy przygotować. Więc to było raczej smutne. Teraz takie rzeczy w ogóle nie mają miejsca.
Jeżeli chodzi o relacje, to wszystkim polecam LDS-y, są niesamowite. Ja od czasu, gdy uczęszczam 3 razy w roku na LDS-ach, wybieram sobie grono ludzi, bo mam do tego prawo, którzy ciągną mnie w górę, a nie w dół. Kiedyś moja mama powiedziała: Aneta, nie obrażaj się tam na kogoś, spotkaj się z nimi tak dla świętego spokoju, szkoda życia. I ja mówię: mamo, ja się na nikogo nie obrażam i nigdy nie obrażę. Ja ci powiem inaczej. Szkoda życia, żeby zadawać się z niewłaściwymi osobami. A w Duo Life... Sama nie wiem, skąd ja wytrzasnęłam to hasło, pewnie gdzieś tutaj ktoś podpowiedział, ale się narodziło w głowie. A w Duo Life poznacie fantastycznych ludzi i ja jestem przekonana, że większość z nich to po prostu będą moje przyjaźnie do końca życia. Pięknie, pięknie. I teraz ja połączę 2 ostatnie pytania, bo są krótkie. Aneto, czym się zajmowałaś albo teraz się zajmujesz i jaką masz rangę w Duo Life i ile zajęło tobie to czasu? Z wykształcenia jestem logopedą, pracowałam przez 10 lat w szkole jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnej edukacji i jako logopeda właśnie, no ale niestety nadszedł taki czas, że no, chciałam po prostu z tej pracy zrezygnować, Duo Life mi w tym pomogło, ale zanim otworzyliśmy z mężem taką małą firmę, zajmowaliśmy się renowacją starych mebli, upiększaliśmy ludziom domy, zresztą nadal to robimy, bo to nasza pasja. Jednak jak się pracuje po kilkanaście godzin dziennie fizycznie, to coś tam też zaczyna strzykać, boleć i wtedy właśnie pojawił się pierwszy klub zdrowia, produkty, w których się zakochałam. To było 2 lata temu i 2 miesiące, listopad 2016. Teraz jestem na pozycji kierownika, bodajże rok zajęło mi, rok z kawałkiem, żeby, albo rok nawet nie pamiętam, nie przywiązuję wagi naprawdę, bo to, co chciałam powiedzieć, bo to już nikt mi nie da więcej mikrofonu, to jest to, że ja nie wiedziałam naprawdę, że tu się robi jakiś biznes. To zabrzmi naiwnie, ale ja chciałam wszystkim matkom pomóc, bo gdy widzę, teraz będę ryczeć, przepraszam. Słuchajcie, nic tak bardzo mi nie boli, jak kampanie szczepienne, jak podawanie dzieciom antybiotyków, jak trucie ich na własne życzenie. I tak bardzo boli mnie. I tak bardzo mnie martwią mamy, przepraszam za słowo, betony, które nie chcą słuchać. Te, które chcą słuchać, są ze mną w zespole. I ja tylko chciałam je uświadomić. Ja tylko chciałam, żeby one podawały im Borelis i witaminę C, a że ten Mercedes się pojawił, to ja nawet nie wiem kiedy. Ja byłam tak zszokowana, jak odbierałam samochód, że ja nawet nie wiedziałam, że jakieś punkty wyrobiłam, taki ze mnie biznesmen, bizneswoman. Także można to robić, pomagając ludziom naprawdę, a samo wszystko się będzie gdzieś tam działo dookoła, bo jak się coś robi z pasji, z sercem, no to wtedy po prostu się tak zadziewa i jest super. I mi ten kierownik wystarczy, bo jest naprawdę super. Najważniejsze, że nie muszę wracać do szkoły. Dzięki wielkie, Aneto. Ewo, czym się zajmowałaś, jaką masz kwalifikację, ile ci zajęło to? Moi kochani, ja mam bardzo nietypowy zawód i profesję, ponieważ jestem z mojego zawodu aktorką. 25 lat pracowałam na scenie, ale już od 2000 roku opuściłam teatr, ponieważ stwierdziłam, że czas zacząć robić coś bardziej pożytecznego. Chociaż bardzo kochałam swoją pracę, uwielbiałam. Mój mąż jest reżyserem, mój mąż był dyrektorem teatrów. Naprawdę mieliśmy fajne, bardzo fajne życie. Ale wiecie, przyszedł taki moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że za jakiś kawałek niedaleki czasu będę miała emeryturę. Od paru lat ją pobieram, moi kochani, i bałam się tego momentu i wiedziałam, że muszę znaleźć jakieś rozwiązanie. I tym doskonałym rozwiązaniem okazał się marketing sieciowy, rekomendacyjny. Natomiast, moi kochani, to, co w tej chwili mnie zachwyca w naszej firmie, mówię naprawdę w naszej firmie, ponieważ mam tę firmę w sercu, i to jest firma, z którą pozostanę na wieki wieków. Amen. To wiem na pewno, ponieważ ta firma trzyma mnie w bardzo dobrej kondycji, słuchajcie, więc bardzo ją za to lubię, między innymi. Ale będę z tą firmą z wielu powodów, o których już mówiłam, ale dzisiaj jestem, mam tak zwane stanowisko kierownika zespołu.
Zrobiłam te kwalifikacje stosunkowo szybko, w przeciągu około 2,5 miesiąca. Jestem w tej chwili z naszą firmą 6 miesięcy i bardzo się, są takie momenty, kiedy się bardzo irytuję, że już powinnam być menadżerem, że już bym chciała być menadżerem i chciałabym już mieć swoich kierowników, a chyba to jest najważniejsze, że chciałabym mieć w moim zespole już kierowników, ponieważ chciałabym, żeby moi partnerzy jeździli tymi Mercedesami. No przecież to jest mój główny cel. Ale wiecie co? Jestem spokojna, ponieważ proces trwa. Proces idzie i wiem, że jeżeli sobie zaplanuję jakiś cel, a wiem jaki, to na pewno ten cel osiągnę. Ponieważ najważniejsze to być, a nie mieć. I nigdy, 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 nigdy... Dziękuję bardzo, ale mogliście to powiedzieć głośniej, kochani. Więc nigdy, nigdy, nigdy... Yes! Dzięki wielkie, Ewo. Beato, pytanie do ciebie. Czym się zajmowałeś, zajmujesz, jaką masz pozycję, ile ci zajęło to czasu? Ja jestem z wykształcenia magistrem zarządzania w turystyce i przez długi czas pracowałam rzeczywiście w hotelarstwie, w branży turystycznej. Na pewnym etapie stwierdziłam, że chyba mam dość słuchania szefów, nie zawsze do końca kompetentnych, założyłam swoją firmę. No tą firmę potem zamknęłam, potem założyłam swoją fundację, potem były porządne problemy zdrowotne, no a potem pojawiło się Duo. I nie ukrywam, że w tym projekcie mi dobrze. Dołączyłam też do kampanii Żyje Świadomie. Jestem ambasadorką kampanii Żyje Świadomie, organizuję konferencje zdrowia, więc sama przyjemność, bo często mogę się spotkać z doktorem Kardaszem, często jak często, ale jakiś to plus bycia organizatorem. Organizuję też kluby zdrowia, biznesowe kluby zdrowia i mam ogromną satysfakcję z tego, co robię, z tego, że można pomagać ludziom, nie mieć tych dolarów przysłowiowych w oczach, a te pieniądze są rezultatem, są wynikiem tego, co my robimy. Dajemy wartość i ta wartość do nas wraca. Jaką masz pozycję? Jestem na pozycji menadżera regionalnego, bo do firmy dołączyłam w 2015 roku. Co też wam, drodzy, mówię, tutaj nie ma wyścigu, każdy robi w swoim tempie. Na pewno chciałabym być wyżej, ale mówię, ja się cały czas tego uczę. Super. Dzięki wielkie, Beato. Jolanto. Ja z zawodu jestem położną, ale muszę wam powiedzieć, że odeszłam od tego pięknego zawodu. Jestem matką czwórki dzieci i odpowiedzialność tego zawodu, a finanse, jakie są w naszym kraju, nie idą w parze. Dlatego szukałam innych możliwości i pomyślałam sobie, że trzeba otworzyć sklep wyposażenia wnętrz. I pociągnęłam za sobą brata. I to był strzał w dziesiątkę. Ale ja dalej taka byłam niespokojna. Ciągle czegoś szukałam. Otworzyłam po drodze jakiś tam biznes produkcyjny i tak dalej. W każdym bądź razie, gdy zetknęłam się tutaj z Duo Life, wiecie, ja odkryłam swoją pasję. Odkryłam swoją pasję, bo gdy dzielę się z tym biznesem z osobą, która choruje, która walczy z gronkowcem i ona po 4 miesiącach wysyła świadectwo, że zaufała po raz ostatni i ma światełko w tunelu i Paulina mówi, Boże, moje ciało się zmienia, to dla mnie to jest największa wartość. Wiecie, że nawet nie myśli się w ogóle o pieniądzach. Gdy koleżanka pisze do mnie, że słuchaj, czy to jest możliwe, że jak ja używałam Duo Life, to pozbyłam się torbieli? To powiedzcie, co może być bardziej wartościowego? Gdy inna klubowiczka mówi, słuchaj, moja córka miała tyle kurzajek, ja nawet nie pomyślałam, że jej zniknę od tego dzień i noc. To powiedzcie, co może być większą wartością? Tak, tego ja kocham ten biznes i jestem w nim całym sercem. I to wszystko, co jest najważniejsze chyba. Ta wartość, którą mamy. I wiem, że przyjdą ludzie i będą to dalej tworzyć, bo to jest najpiękniejsza rzecz, jaka trafiła się w moim życiu. Powiedz, jaką masz pozycję i ile ci zajęło to czasu? Ja jestem biznesowo 10 miesięcy, jestem na pozycji kierownika i wiecie co?
ostatnio mojej liderce mówię, słuchaj, ty idź na prawo jazdy, bo będziesz wkrótce jeździć samochodem. A dzisiaj news, że od kierownika będzie mogła jeździć samochodem, a już jej niewiele brakuje. Także super. Cudownie. Dzięki wielkie. Słuchajcie, ja bym zadawał te pytania, bo naprawdę tutaj można dużo, dużo jeszcze wartości wyciągnąć. Natomiast czas nam ubiegł końca. Proszę, pomóżcie mi podziękować tym pięknym kobietom. Na pewno jeszcze zobaczycie ich w terenach. Dzięki wielkie. Coś pięknego. Cudowne. Niesamowity, fantastyczne. I na pewno będą jeszcze tutaj na tej scenie przemawiali, więc można się nie martwić, jeszcze dostaniemy dużo, dużo wartości. Słuchajcie, teraz przychodzi...